Jojo, Rafał, Szymura z tej strony. Niestety, ale będziecie musieli się ze mną żerać przez kolejne 2 lata. Mam nadzieję, że owocne te lata będą. No i nic, widzimy się na hali i niedługo, mam nadzieję, że w kolejnym świętowaniu po Mistrzostwie Polski. Pozdrawiam. Co, zespół bardzo dobry, dobrze się tutaj czuję. Mieszkam tak naprawdę w domu, w Rybniku, dojeżdżam sobie tutaj na każdy trening. No i myślę, że i ja, i moja żona czujemy się tutaj na Śląsku dobrze, także no nie chcieliśmy zmieniać. I taka była decyzja nasza wspólna, że zostaniemy tutaj w Jastrzębiu na kolejne lata. Klub jest jak na najwyższym poziomie. Organizacja, jak i wszystko wokoło jest tak, jak powinno być. Czyli na najwyższej klasie, najwyższy poziom, tak mogę powiedzieć. No tak, marzenie moje się spełniło i od razu w pierwszym sezonie zdobyliśmy mistrzostwo, także myślę, że bardzo fajny czas tutaj spędziłem i spędzę jeszcze przez kolejne 2. No i teraz możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem, bo kolejne cele przed nami i mam nadzieję, że jeszcze dużo do zdobycia. Tak naprawdę jakby budowa drużyny, cały ten całokształt tej ekipy, która tutaj jest, bo naprawdę myślę, że wszyscy się czują dobrze w tej drużynie i myślę, że takie jednostki zdecydowały o tym, dlaczego tutaj zostaje. No, najważniejsze to gra z Tottim, to jest jakby pierwszy punkt. No i reszta dużo znajomych, z którymi się znam już przez tyle lat, jak Forni, Piwko i Wiśnia, także nie chciałem zmieniać, bo wiem, że jak idziesz do nowego klubu, to nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. A jeśli jest tutaj dobrze, no to nie ma gdzie indziej iść, żeby nie wiadomo jak by było. Śmialiśmy się ostatnio w domu z żoną, że więcej niż 120 km od domu się nie wybieram, bo jak grałem w Częstowie, to było niecałe 120. Później byłem w Kędzierzynie, później w Katowicach, także jestem tutaj no prawie jakby w domu, wszędzie gdzie pojadę, czuję się dobrze, to powietrze śląskie mi służy. No i myślę, że nie było jakiegoś problemu, żeby się tutaj zaaklimatyzować i szybko jakby to zrobiłem. Myślę, że i szybko też się odwdzięczyłem w tym pierwszym sezonie. Teraz jest mało okazji do pokazania się na boisku, ale robię wszystko na treningach, żeby jak najbardziej, najszybciej wykorzystać szansę, którą mam nadzieję, że trener mi w przyszłości da. Pierwszy mój sezon tutaj w Jastrzębiu, myślę, że uwieczniony od razu złotym medalem, także taki był cel, tak jak rozmawiałem przed podpisaniem kontraktu tutaj z prezesem, to powiedziałem mu, że przychodzę tutaj zdobyć mistrzostwo i tak się stało. No, bardzo dużo grałem, myślę, że ta rotacja między naszą trójką, czyli mną, Fornim i Lotim była bardzo duża. No i myślę, że każdy swoją szansę na jakiś sposób wykorzystał i właśnie dzięki tej rotacji, dzięki temu, że taka była silna ta trójka, właśnie zdobyliśmy te mistrzostwo, bo jeśli ktoś miał trudny moment, od razu każdy następny wchodził i zastępował tego, który miał dzisiaj trudny dzień, trudny moment i jakby się cały czas uzupełnialiśmy, także myślę, że to był taki jedna rzecz, która na pewno na plus wyszła w tym sezonie. No poza tym, no to myślę, że determinacja, żeby zdobyć to mistrzostwo po tylu latach, też była bardzo duża i każdy to miał w głowie, no i każdy chciał to zrobić i nam się udało, koniec końców. Jak najwięcej szansy, myślę, jeśli chodzi o grę. Mam nadzieję, że taki sezon jak tamten się powtórzy i w tym, że zdobędziemy Mistrzostwo Polski. No na puchar już za późno, ale trudno. Musimy o tym zapomnieć i skupić teraz na najważniejszych meczach sezonu.